Drogie hofmaniaczki i drodzy hofmaniacy. Witamy Was na transmisji podsumowującej nasz Hofrok. Był on pełen niezwykłych wydarzeń, które stanowiły świetną okazję na zawarcie nowych przyjaźni i zdobycie całkowicie nowych doświadczeń. A dziś wszystkie je sobie przypomnimy. Do Was mówi Ula Lipińska oraz Hubert Redak. Zacznijmy więc od początku. 1 września do murów naszej szkoły zawitali nowi uczniowie. Z własnego doświadczenia wiem, że bycie pierwszakiem nie jest to łatwe zadanie, szczególnie, że każdy się stresuje nową szkołą. Ale po kilku dniach już się z nią oswajaliśmy i było tylko coraz lepiej. Rozpoczęcie było dla nas niezapomnianą chwilą, którą chcemy się z Wami podzielić, dlatego przypomnijmy sobie, jakie nastroje panowały tego dnia. Jesteśmy tutaj z panem burmistrzem i czy mogłabym zadać panu takie pytanie, co powiedziałby pan 13-letniej wersji siebie? Jakaś taka, nie wiem, porada dla pierwszoklasistów? To jest bardzo trudne pytanie, ale chyba takim słowem, które warto brać do siebie i takim życzeniem dla nich, to jest odwaga. Miejcie odwagę. Tak, żeby nikt tym młodym ludziom już na wstępie, na progu tej paroletniej nauki w nowym miejscu nie powiedział, nie wskazał, gdzie jest ich miejsce, tak? Janku, jako wiceprzewodniczący samorządu szkolnego, jak zapatrujesz się na nowych uczniów? Widziałeś nadzieję w oczach? Widziałeś tę radość? Czy jednak nie? Widziałem nadzieję, widziałem tę radość w oczach. To jest właśnie to, o czym mówisz. Każdy z nas, jak tutaj przychodził pierwszego dnia, miał taką werwę. Ta werwa to jest, myślę, że to, co się udziela uczniom Hofmanowej pierwszego dnia. Okej, w takim razie jeszcze szybka porada. Jedna, króciutka, dla pierwszej klasy. Co trzeba robić? Bądźcie mili. Dla wszystkich. Dla wszystkich. Co uważacie o waszym wychowawcy? Pierwsze wrażenie? Bardzo fajnie. A kto nim jest? Pani Magda Brodzik? Marta. Magda. Pułapkę robimy na tych, co idą. No właśnie, nie mogą wiedzieć, że robią pułapkę. Czy każdy z Was w jednym słowie może mi powiedzieć, jak się dzisiaj czuję? Po kolei, szybko. Zestresowana. Wspaniale. Świetnie. Zestresowana. Cudownie. Wesoło. Super. Świetnie. Fajnie. Jaram. Super. Niesamowicie. Wow. Cześć. Dopadliśmy Was. Czy jesteście z pierwszej klasy? Tak. Dobra, to co Wy tu robicie w ogóle? Dwa słowa do kamery. Co chcecie powiedzieć? Nic, no przyszliście na rozpoczęcie. I co, zestresowałem Cię? Tak. Dlaczego? To było niespodziewane. Ale niespodzianki są najlepsze. Dlaczego to w ogóle jesteś? Bo zaczynam szkołę. Ale dlaczego w Hofmanowej? Dlatego, że to najlepsza, jedna z najlepszych szkół. O, a kto Ci to powiedział? No dobrze, to co byście chcieli przekazać całej naszej publiczności? No, bardzo dobra szkoła, chyba. Dlaczego tak stwierdzasz? No, bo dobry poziom jest. Poziom tylko dlatego, a ludzie? No też. No, Koleżanki, fajne koleżanki. No tak. Jest jakaś taka, na której zawiesiłeś oko? Nie. Kiedyś. I prosto ze środka korytarza mamy pierwszą osobę, która skończyła test językowy u pani profesor Zuniki. Witamy cię bardzo serdecznie. Jak się nazywasz? Karolina. I jak wrażenia po teście? Nie wydawał się za bardzo trudny. To był test z angielskiego czy z hiszpańskiego? Z angielskiego. Czyli co? Myślisz, że grupa pierwsza? Okej, ale to jakąś olimpiadę pisałaś? Dobra jesteś? Jaki masz poziom mniej więcej? Nie wiem, po prostu czuję się pewna w angielskim. I właśnie złapaliśmy kolejnego ucznia klasy J. Jak test językowy? No, bardzo prosty. Czyli znowu pierwsza grupa? To bez problemu. Słuchajcie, już czwarta osoba do pierwszej grupy. Ja nie wiem, kto będzie w drugiej. Dobra, dlaczego J? Bo tam się ustałem. Okej, a co było pierwszym wyborem? Matwisang. No dalej. Ale niestety się nie udało. Tam, daleko było. Na pocieszenie ci powiem, że pani profesor była wychowawczynią Matwisangu. I jak wrażenia? Jak pani profesor... Pierwszy obraz, pani profesor, jaki jest w twoich oczach? No, pani bardzo sympatyczna. Mam nadzieję, że miło spędzimy 4 lata. Aż 4? Aż. Czyli nie zamierzasz się przenosić? Raczej nie. I witamy was serdecznie. Tym razem mam ze sobą panią Dominikę Regiec, wychowawcę klasy pierwszej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Z tego co wiem, to jest pani pierwsze wychowawstwo w życiu, czy nie? Tak jest, zgadza się, to jest moje pierwsze wychowawstwo, jestem bardzo podekscytowana. Czyli ma pani plan być zaangażowanym wychowawcą, chce pani przeznaczyć swojej klasie dużo czasu? Ha, no to jeszcze się okaże, czy będzie to dużo czasu, ale tak, oczywiście, no myślę, że to będzie ciekawe wyzwanie i że będziemy się fajnie dogadywać przez ten rok. Jak się pani na nich zapatruje? Byli zestresowani dzisiaj? Udało się pani ich trochę rozluźnić? Na razie to wiadomo, tam łamanie dopiero pierwszych lodów. Mam nadzieję, że teraz gdzieś tam samodzielnie jeszcze łamią te lody między sobą. No a jutro jeszcze zdążymy się zmęczyć sobą nawzajem. Mamy 5 godzin z wychowawcą, także na jutro zostawiłam jakieś tam łamanie kolejnych barier. Czy łamaniem kolejnych barier będą pierwsze zadania z matematyki? Nie, oczywiście, że nie na godzinach wychowawczych. Obiecałam już, że nie będziemy robić matematyki, także...
W imieniu wszystkich byłych uczniów bardzo doceniam. Ale rozumiem, że to jest klasa U, więc uniwersytecka, więc rozumiem, że matematyka będzie na poziomie. Jak najbardziej, będzie wystarczająco dużo tych godzin, także zaczynamy już tak naprawdę w pierwszej klasie od 6 godzin matematyki, potem będzie jeszcze więcej, także myślę, że to w zupełności im wystarczy. Doskonale, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Jedno słowo do uczniów. Co pani im radzi? Jakaś szybka porada na pierwszy rok. Odwagi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mikołaj Jaroszewski, dla TV. Tuż po rozpoczęciu odbyło się ślubowanie pierwszaków, podczas którego zostali oni już pełnoprawnymi, prawdziwymi hoffmaniakami. Zobaczmy, jak to wyglądało. Z nami Dominika z pierwszej C z klasy Matfizin i chciałam się ciebie zapytać, jak się czujesz po ślubowaniu, jak się zostałaś już pełnoprawnym hoffmaniakiem? Bardzo fajnie. Wszystko było fajnie zorganizowane i teraz już właśnie w pełni czuję się, że tak przynależę do tej szkoły. Chciałam się ciebie jeszcze zapytać, jak się czujesz ogólnie po pierwszym miesiącu spędzonym w naszej szkole, co ci się najbardziej podoba, ogólnie jakie są twoje wrażenia? To jest bardzo fajnie. Nauczyciele wydają się tacy wspierający. Też ogólnie panuje fajna atmosfera i ogólnie jestem zadowolona. Okej, dziękuję bardzo. Jest z nami również Hania z pierwszej C. Jak się również czujesz po pierwszym miesiącu, po pierwszych tych dniach w naszej szkole? Co ci się najbardziej podoba? Czuję się naprawdę bardzo dobrze. Ludzie tutaj są naprawdę pomocni i koleżeńscy i najbardziej tak naprawdę podoba mi się to, że są tutaj różne sale, które mają tematyki w zależności od jakiego przedmiotu jest. Daje to naprawdę fajny vibe. Okay. Dziękuję bardzo. Świeżo upieczeni uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w grze terenowej Profil Vita Profil. Tradycyjnie została ona stworzona przez drugie klasy, aby pierwszoklasiści mogli lepiej się poznać, zadać ewentualne pytania oraz miło spędzić czas. Zapraszamy Was na reportaż z tego wydarzenia. Cześć! Dziś towarzyszyliśmy klasom pierwszym podczas gry terenowej Profil Vita Profil. Zobaczmy, jak to wyglądało. Razem ze mną są organizatorki gry terenowej Profil Vita Profil dla klasy 1A, Basia i Ola. Dziewczyny, jak wyglądał cały proces twórczy tego wydarzenia? Więc zaczęłyśmy tak naprawdę od wymyślenia motywu gry. I w naszym przypadku były to zawody, które można wykonywać po naszym profilu, czyli po biochemii. I między innymi to była dietetyka, okulistyka, laryngologia, fizjoterapia, patomorfologia. I jeszcze jedna. Psychiatria. Tak. Alu, powiedz mi, o czym przygotowałaś swoją stację? Moja stacja to jest okulistyka i przygotowałam grę na spostrzegawczość. Ile grup do tej pory cię odwiedziło? 4 i zostały jeszcze 2. Rozumiem. A jak póki co im idzie? Naprawdę dobrze i nie spodziewałam się, że tak będzie. Okej, to zobaczmy, jak idzie reszcie. Dziewczyny, proszę powiedzcie mi, jaki jest temat przewodni waszej stacji? Tematem przewodnim naszej stacji jest psychologia i psychiatria. Rozumiem. A jakie zadanie przygotowałyście dla naszych pierwszaków? Gramy w grę pamięciową, taki trochę głuchy telefon, na podstawie fragmentu z książki, oczywiście dotyczącej tematu. Obserwujemy przy okazji, jak zapamiętuje ludzki mózg. Rozumiem, to bardzo ciekawe. Jakieś wnioski odnośnie tego? Tak, mamy kilka ciekawych wniosków, między innymi to, że nasze ścisłe mózgi, bo jednak biolem, bardzo lubią zapamiętywać cyferki, numerki, procenty. I najlepiej zapamiętujemy informacje podane na początku i na końcu. Środek trochę się rozmywa. Dziewczyny, wasza stacja wygląda bardzo efektownie. Mogłybyście mi powiedzieć coś więcej na jej temat? Jasne, naszym tematem przewodnim była kryminalistyka i kryminologia. I zadanie, które tu przygotowałyśmy, polega na odnalezieniu profilu właściwego mordercy. Na stacji leżą różne rekwizyty pomocne właśnie w tej w odnalezieniu zbrodniarza, takie na przykład jak odciski tutaj butów, siekiera też mamy taką. I pierwszoklasiści, którzy tutaj przychodzą, dostają historię, na podstawie której z trzech profili, które przygotowałyśmy, muszą wybrać ten właściwy.
Brzmi to naprawdę niesamowicie. Powiedzcie mi, skąd pomysł właściwie na taką zabawę? W sumie to pomysł pojawił się trochę z ostatniego serialu, który wyszedł na Netflixie, o właśnie jednym z morderców, którego profil też mamy tutaj w tych naszych. Okej, ale wiecie co, bo brzmi to dosyć skomplikowanie. Jak sobie radzą pierwszaki? Wydaje mi się, że bardzo dobrze sobie radzą. Sprawnie im idzie rozwiązywanie naszych zagadek i wydaje mi się, że nasza sytuacja jest bardzo ciekawa. To fantastycznie, bardzo Wam dziękuję. A jak opinie pierwszoklasistów? Byli zadowoleni z tego, jak przebiegała cała gra? Kiedy pytałyśmy pierwszoklasistów, to z ich wrażeń wynikało, że bardzo, bardzo im się podobało. Bardzo często wymieniali stację kryminologiczną jako ta, która im się najbardziej podobała. I też jestem zdania, że ona była bardzo dobrze dopracowana, było odtworzone miejsce zbrodni, były rekwizyty, wszystko bardzo, jak najbardziej realistycznie, jak można to tak ująć. Tak, ja bym jeszcze chciała dodać stację psychiatrii. Też uważam, że dziewczyny się świetnie spisały i też były wymieniane jako te, które fajnie poprowadziły to zadanie. Okej, czyli gdyby tak podsumować, to wszystko wyszło zgodnie z planem. Tak. To fantastycznie. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy. No i tak to właśnie wyglądało w tym roku. Dla Państwa mówiła Maria Barszewska, Hoffmanowa Television. Jesień w naszej szkole oficjalnie rozpoczęła się wraz ze świętem szkoły. W tym dniu na Hoffmaniaków czekało wiele rozmaitych atrakcji. Uczniowie mieli m.in. możliwość spotkać się z prawem Marcina, wziąć udział w blind meetach, hofiliadzie czy kuźni talentów. Była to więc też kolejna okazja na poznanie nowych osób, a także zaciśnienie dotychczasowych więzi. Następne w kolei były festiwale, które odbyły się jeszcze w tym samym tygodniu. Natomiast przygotowania do nich zaczęły się na długo przed. Wszyscy, którzy brali w nich udział, wiedzieli i wiedzą, że to jest strasznie ciężka praca. To prawda, bieganie po schodach to było naprawdę męczarnia, ale trzeba wiedzieć, warto, naprawdę warto. I dlatego teraz chcemy powitać w studniu zeszłoroczne szefowe Wiktorię Lubik i Karolinę Cudną. Cześć! Cześć! Przypomnijmy może na początek najważniejsze fakty, czyli 12 wygrała sztuka projektu Koniec, natomiast 9 projekt Cena w kategorii Najlepsza animacja, projekt Fotoautomat w kategorii Najlepsza fabuła, projekt Film Boże Narodzenie 1940 w kategorii Rekonstrukcja oraz Moja pierwsza trauma w kategorii Dokument. Jako szefowe, jak myślicie, ile osób łącznie zaangażowało się w festiwale? Według naszych statystyk, które zawsze mamy porobione, żebyśmy właśnie wiedzieli, ile osób angażuje się w festiwale, to z Karoliną przeliczyłyśmy przed wywiadem, że około 400 osób zaangażowało się w oba festiwale w tym roku. Czy macie jakieś rady dla przyszłych szefów? Bo już pewnie ich wybraliście. Czy macie dla nich jakieś rady? Dla mnie... Mamy wybranych oczywiście szefów i moim zdaniem najważniejsza rada dla nich to jest, żeby nie zapominali się tak, że dobrze bawić. To jest bardzo ważne, bo to bardzo szybko minie, a dużo pracy potrzeba. Nie wiem, czy Wiktoria, chcesz coś dodać? Wydaje mi się, że stricte do szefów, tych głównych szefów samych festiwali, warto wspomnieć i przypomnieć im o tym, że oni nie są sami w tym festiwalu, że mają mnóstwo osób pod sobą, mają szefów samych sekcji, którzy są po to, żeby im pomóc. I nie są w tym wszystkim sami, nie muszą się tym wszystkim sami zajmować, bo to jest coś, o czym my z Julią czasami zapominałyśmy. A to warto pamiętać o tym, bo jednak po to są ci ludzie, żeby nam pomóc. No dobra, a może zdradzicie nam coś, o czym niewiele osób wie na temat tegorocznych festiwali? Jakieś tak coś nam powiecie może? No, naszym zdaniem, żeby poznać te wszystkie sekrety, to najpierw musimy się zaangażować w ten festiwal.
Dzieje się dużo na backstage'u obu festiwali, zarówno w trakcie, jak i cały proces przygotowań, nagrywanie spotów. To są wspomnienia na całe życie i dzieje się tyle, że naprawdę ciężko jest wybrać jedną rzecz, której ludzie nie wiedzą. I naprawdę polecam zwłaszcza przyszłym Hoffmaniakom, żeby się zaangażowali w nasze działania, bo jednak jest to wspomnienie i doświadczenie na całe życie. A czy istnieje jakaś taka rywalizacja międzyfestiwalowa? No generalnie nie. Ale no, ponieważ my się zawsze przyjaźnimy też poza tak zwanymi festiwalami, po prostu jesteśmy w różnych klasach, w tych samych klasach, to jest taka nasza przyjazna rywalizacja mniej więcej, bo na przykład z koleżanką z ławki siedzimy i na przykład rozmawiamy, kto się zaangażował w nasz festiwal, kto się zaangażował w wasz festiwal, ile osób było tu, ile osób było tam, ale współpracujemy razem bardzo silnie, żeby to wszystko działało, bo jednak jesteśmy w jednym tygodniu. No to super. No wiemy przecież, że podczas festiwali się naprawdę wiele dzieje, ale jakbyście miały wybrać takie swoje jedno ulubione właśnie wydarzenie, wspomnienie, to co by to było? Jakieś takie, które pamiętacie teraz? Dla mnie bardzo dobrą zabawą też było kręcenie spota, ale przede wszystkim ten moment, kiedy wszystko już się zakończyło, kiedy widzieliśmy, że się nam udało i kiedy mogliśmy świętować nasze zwycięstwo, można powiedzieć, że nam się to udało. To był wspaniały moment. Moim chyba ulubionym, jednym z ulubionych wspomnień jest, oprócz oczywiście kręcenia spota razem z Hoff TV, jest praca na backstage'u w trakcie festiwalu. Ta adrenalina, która jest przed naszym wejściem na scenę, zwłaszcza kiedy szefowie rozpoczynają wszystko tak naprawdę, rozpoczynają festiwale, zwłaszcza my jako dwunastka, no my rozpoczynamy cały tydzień festiwali tak naprawdę, więc naszym zadaniem jest przyciągnąć ludzi, wejść na scenę, zainteresować osoby i ta adrenalina jest nieporównywalna do niczego innego. I ja osobiście również uwielbiam wspomnienia ze ścianki, bo festiwal festiwalem i sztuki sztukami, ale mamy też ścianki, na których naprawdę wiele się dzieje dzięki naszej sekcji foto i to są wspomnienia i zamknięte też w zdjęciach, które warto potem oglądać. Dobra, to na koniec szybkie pytanie. Jedno słowo opisujące festiwal to? Jedno. Zaskoczenie. Zabawa. Dziękujemy Wam bardzo za rozmowę, a teraz przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak to wyglądało. Zima w naszej szkole również była pełna rozmaitych wydarzeń. Każda klasa miała m.in. możliwość zorganizować swoją własną wigilię i spędzić wspólnie czas w przedświątecznej atmosferze. Następną szansą na zdobycie nowych doświadczeń dla Hoffmaniaków stanowiły białe szkoły, podczas których mogli doskonalić swoje umiejętności jazdy na nartach czy na snowboardzie, a przede wszystkim spędzić razem miło czas i aktywnie. A teraz dowiedzmy się, jak wyglądał jeden z takich wyjazdów. Zdaje mi zima.
spałaś? Spałam. Nikola, jak ci miała podróż? Spałam. Aneta? Spałam. Jędrzej? Spałem. Janek? Rozmawiałem z Hubertem i spałem. Hubert? Rozmawiałem z Jankiem i spałem. Okej. Okay. A jak na razie oceniasz podróż? Amelia, jak oceniasz podróż? Niezwykle. Spałam. Że nam to daje.
Kolejną rzeczą, jaką mamy w naszej szkole, jest chow wolontariat. Z nami w studiu jest już Aurelia Samu, była przewodnicząca. Cześć. Dzień dobry. Słuchaj, Aurelia, może podsumujemy trochę ten rok. Jakie akcje przeprowadzaliście w tym roku? O, bardzo dużo. Dopiero co w środę na naszym ostatnim spotkaniu zrobiliśmy całe podsumowanie i akcji wyszło tak 10. O matka, to sporo. Więc mówić o nich to trochę nam chwilę by zajęło. No to tak tylko wymień jakby poszczególne, nie? Może jakieś twoje ulubione właśnie? Takie najważniejsze dla mnie i takie najfajniejsze to na pewno WOŚP. WOŚP był super. WOŚP co roku jest super i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy. Rock and Roll, który się jeszcze odbył jako pierwsza akcja, którą ja zrobiłam i która się prawdopodobnie odbędzie jako pierwsza akcja teraźniejszej szefowej. I jeszcze Ja patrzę sercem, które dopiero co się skończyło niedawno, w marcu przybyło, dokładnie. I na czym polegało to Ja patrzę sercem? Bo WOŚP wiemy, Rock and Roll myślę, że też, a Ja patrzę sercem to było o tych kotach, które są niedowidzące, czy... Tak, Ja patrzę sercem jest nową fundacją, która została wprowadzona przez naszego nauczyciela prowadzącego, panią profesor Ewę Nizińską, która była bardzo zainteresowana fundacją od już wielu lat i która w końcu była w stanie przeprowadzić wielki, wielki kiermasz związany z fundacją i jeszcze były podróże do kotków, które się skończyły dużą ilością przepięknych zdjęć. Ale sama fundacja zajmuje się znajdowywaniem domów, przeprowadzeniem operacji, funduszy na te operacje dla kotów, które niestety nie były tak dobrze potraktowane przez ten los. Dobra, a chciałabyś nam może trochę opowiedzieć, jak wyglądała organizacja, jakby właśnie od tej strony właśnie tej drugiej, jak to tam wygląda, organizacja wasza właśnie? Ja tam pamiętam, że jak na pierwszym spotkaniu wy nam całą listę robiliście, jak ten, jak od początku do końca zorganizować taką właśnie akcję. Mogłabyś nam ją streścić teraz? O Boże, taka lista była zrobiona przede wszystkim dla tych właśnie mniejszych szefów, którzy by mieli swoją własną akcję, żeby nie było takiego stresu, że nie wiem, co teraz zrobić. Najważniejsze na samym początku jest pomysł. Żebyś wiedział, o czym robisz, po co robisz, w jaki sposób chcesz to przeprowadzić. Najważniejsze, żebyś czuł pasję do tego, co chcesz z tym zrobić. Później oczywiście trzeba się zastanowić nad tym, jak to zrobisz, w jaki sposób to przeprowadzisz, kogo potrzebujesz do tego, czyje pozwolenie. No i tak zawsze obstawiałam, żeby miesiąc przed akcją już mieć wszystkie pozwolenia, zgody, rzeczy zorganizowane. Zazwyczaj to wychodzi tak tydzień przed akcją, więc jest trochę poślizg. No, ale w tym roku mam nadzieję, że się uda trzymać tego miesiąca. A co wam sprawia najwięcej radości jako pracy szkolnego wolontariatu? Mi personalnie najwięcej, ale chyba też mogę mówić za moich wolontariuszy, to jak się widzi, ile osób tak naprawdę przychodzi, ile osób daje datki, ile osób też jest zainteresowane tymi akcjami, tymi fundacjami, tymi sposobami różnymi. No, w przyszłym roku będzie dużo różnych jeszcze akcji, mam nadzieję, że zobaczycie. Nic nie zdradzam. Dobra, no to dziękujemy za poświęcony nam czas, a my, drodzy widzowie, zapraszamy was na krótką przerwę.
Witamy po przerwie, a z nami w studiu już samorząd szkolny w składzie Mateusz Gomuła i Ania Mędrzak. Cześć. Cześć wszystkim. Hejka. Słuchajcie, jak wam idzie jakby praca samorządu do tej pory? No to myślę, że praca samorządu na razie idzie naprawdę świetnie. Mieliśmy w tym roku już, myślę, dosyć sporo inicjatyw. Skończyliśmy tak naprawdę projekt z yearbookami. Zaczęliśmy projekt Chowżagle, który odbędzie się już we wrześniu. Rekrutacja jest zakończona. Patio, nowe patio też cieszy hoffmaniaków w ładniejsze pogodowo dni. No i oprócz tego na bieżąco wychodzimy jakby na potrzeby hoffmaniaków. Ostatnio organizowaliśmy zawody Strongman i Hoffmanową Ligę Kopaczy, także coś dla fanów sportu też się znalazło. Więc myślę, że w te niecałe trzy miesiące zrobiliśmy całkiem sporo, a we wrześniu już nowe pomysły. A jakbyście mieli powiedzieć, co sprawiło wam do tej pory taką największą trudność? No to mieliśmy z takich większych wydarzeń, to jesteśmy w trakcie organizacji Hoffczeli, która będzie we wtorek, która będzie jeszcze Hania mówiła o niej. I to było duże wydarzenie, więc jest też dużo rzeczy organizacyjnych, dużo rzeczy sponsoringowych i tak dalej. Poza tym mieliśmy jeszcze takim problemem, był trochę yearbooki, bo chcieliśmy je zrobić dla maturzystów. A że wybory były w marcu, to do zakończenia roku maturzystów było naprawdę niewiele czasu i tutaj należy się wielkie podziękowanie dla Poli Krysiu, która zdążyła to wszystko ogarnąć i chyba wyszło całkiem nieźle, co? Wiem, że maturzyści są bardzo zadowoleni, więc tak, myślę, że daliśmy radę i maturzyści cieszą się yearbookami. Jeśli ogląda jakiś maturzysta, który nie odebrał jeszcze yearbooka, to zapraszamy tak na marginesie. A wspomnieliście o Chowżaglach, że organizujecie już drugą edycję, bo pierwsza edycja była już w tym roku szkolnym. No te Chowżagle, z tego co wiem, to się odbyły dużym echem w tej szkole i może powiecie o nich trochę więcej. O tej drugiej edycji bardziej. Tak, to Chowżagle faktycznie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem hoffmaniaków i hoffmaniaczek. W tym roku postanowiliśmy zmienić formułę. Wydarzenie jest całkowicie organizowane poza szkołą, w znaczeniu nie zahacza zupełnie o dni czy godziny lekcyjne, także mamy wyjazd w piątek po południu i powrót w niedzielę wieczorem. Odpaliliśmy rekrutację w poniedziałek o godzinie 18, no i do godziny 21, 3 godziny była otwarta ankieta. Zgłosiło się 87 osób na 49 miejsc, także wszystkie miejsca się, można powiedzieć, wyprzedały. No i widzimy się z tymi, którzy załapali się do pierwszej 49 już we wrześniu. Wyjazd w tym roku był organizowany bardziej pod takim tytułem zapoznania i omówienia planu działań samorządu na przyszły rok. Jednak stwierdziliśmy, że w tym roku chcemy, żeby odbył się zupełnie w takiej rekreacyjnej formule. Dlatego też otwarte zapisy, dlatego nie ma reprezentantów klas, tylko zapisy są otwarte, a wyjazd będzie tak w 100% integracyjno-rekreacyjny, no ale będzie się odbywał poza, nie zahaczając o szkolne dni, także myślę, że to jest taki dobry kompromis pomiędzy tym, co było w zeszłym roku, więc mam nadzieję, że będzie super. No i nie możemy też zapomnieć o balu zimowym. Nie wiem, jak wam się podobało jakby jego organizowanie w tegorocznej edycji? No to ja byłam odpowiedzialna za sekcję organizacyjną, Mateusz był głównym organizatorem i myślę, że bal zimowy był bardzo, bardzo ciekawym wydarzeniem, bo to była taka jakby, no osoby, które były, to wiedzą, to jest taka trochę impreza szkolna, ale jest zrobiona tak bardzo ładnie, wygląda tak super profesjonalnie, jest DJ załatwiony. I organizacja była naprawdę bardzo ciekawa, bo przy organizacji biorą udział naprawdę cudowni ludzie i wybraliśmy naprawdę spoko ludzi do zarówno mojej sekcji, jak i generalnie we wszystkich sekcjach. I też to było bardziej jednodniowe chyba przygotowania, więc było dosyć dużo roboty, ale wyszło w sumie chyba całkiem spoko. Tak, myślę, że wyszło naprawdę świetnie też jako szef, wtedy wiceprzewodniczący i koordynator balu zimowego, no byłem naprawdę bardzo zadowolony z tego, jak wszystko dowieźliśmy do końca. Jednak mam nadzieję, że przyszły bal zimowy jeszcze bardziej zrosta oczekiwania hoffmaniaczek i hoffmaniaków. No mieliśmy w tym roku około 400 osób na balu zimowym, łącznie jakby już z osobami, które organizowały. Mieliśmy 300 miejsc tam zapisowych i plus do tego osoby, które gdzieś tam organizowały, były w sekcjach, więc no myślę, że około 400 osób, a naprawdę zabawa była świetna, więc mam nadzieję, że uda nam się zorganizować bal zimowy też w tym roku. Jeszcze też warto dodać, że te 300 osób to były
to było dosyć mało miejsc. Miejsca się rozeszły w około 9 minut, co jest bardzo, bardzo szybkim czasem. I więc zainteresowanie balem było naprawdę ogromne. Tak, więc tutaj też ogólnie takie spostrzeżenie, że zachęcamy do tego, żeby śledzić to, co wysyłamy wam na maile szkolne, bo zarówno żagle, zapisy na żagle, czy na właśnie bal zimowy odbywają się poprzez maila szkolnego, więc trzeba go regularnie sprawdzać, bo kilka dni przed zapisami my wysyłamy taką wiadomość, że o danej godzinie danego dnia rozpoczną się zapisy i wtedy, jeśli jesteście uważni, macie bardzo dużą szansę na to, żeby się zapisać, więc to bardzo polecam właśnie śledzić maila szkolnego. A no właśnie, bo każdy bal ma taką swoją tematykę i wybierają uczniowie poprzez głosowanie, poprzez ankietę, którą właśnie wcześniej wysyłaliście. No i na przykład w tym roku właśnie motywem była zima. I właśnie jak myślicie, czy Hoffmanniacy się spisali, czy ludzie też łapią właśnie tą inicjatywę też? Jakby, jak tak myślicie? Ja myślę, że jak najbardziej. Tutaj Hoffmanniaczki i Hoffmanniacy bardzo dużą się wykazują zawsze kreatywnością. Ja jakby spostrzegliśmy wspólnie z Anią i ze znajomymi, że tak naprawdę ludzie podzielili się na dwie grupy, jeśli chodzi o interpretację też ubiorową tematu zima. Część przyszła w takich bardziej, można powiedzieć, eleganckich ubraniach, bardziej w sukienkach, takich może bardziej nawiązujących do jakichś zimowych tematów, a druga część osób, w tym na przykład ja, postawiła bardziej na przykład gogle narciarskie lub rzeczy związane ze sportami zimowymi, więc myślę, że to też ciekawa sprawa, jak my się różnimy, jakby jakie mamy interpretacje i pomysły na dany temat, ale myślę, że wszyscy świetnie zinterpretowali ten temat i no, w końcu wybraliśmy go wspólnie. To był temat, który otrzymał największą liczbę głosów, także chcieliście i mieliśmy. Macie. Tak, chcesz, to masz. Jeszcze było bardzo dużo osób, które było na przykład ubranych na biało, tak jak wiecie, śnieg i tak dalej, co jest bardzo kojarzące się z zimą. I było naprawdę dużo takich ciekawych kreacji, takich bardziej, nie takich typowych, tylko też takie bardziej wyszukane. Ale to też nie jest tak, że jak chcecie przyjść na bal, a nie chcecie się przebrać, to nie możecie przyjść, bo bal jest otwarty dla wszystkich, a motyw jest dodatkowo po prostu, żeby była większa zabawa. Też wspomnieliście na przykład o tych wydarzeniach bardziej tych sportowych i były to na przykład Hof Basket League, Hof Liga Kopaczy, Hof Volleyball oraz Nowość, czy w zeszłym roku też był Hof Strong? Nowość. To jak z waszej perspektywy wyglądały takie wydarzenia? Jak je organizowaliście? Bo bardziej chodzi o to, że też trzeba było jakby zebrać wszystkich. Trzeba było ich zebrać wszystkich w jednej sali, żeby na przerwach, żeby przyszli. Jakby od początku zaczęliście organizować. Tu będzie się odbywać, tu będzie coś się działo. No i jak to wyglądało? Tak, to przede wszystkim tutaj chciałbym zaznaczyć, że to jakby nie tylko Prezydium Samorządu Uczniowskiego to wszystko organizuje, tylko chciałbym właśnie z tego miejsca bardzo podziękować szczególnie całemu gronu WF-istów, którzy bardzo nas wspierają zawsze w organizacji tego typu przedsięwzięć. Tutaj na przykład w zawodach Hof Strongman chciałbym podziękować panu profesorowi Juszczukowi właśnie za pomoc w organizacji zawodów wcześniejszych, ale teraz z tych ostatnich to właśnie Hof Strongman. No i całej ekipie ludzi, którzy sędziują, którzy grają również i organizują te wydarzenia. Myślę, że jest to super atrakcja dla jakby nie tylko osób grających, tylko również osób, które oglądają te wydarzenia, żeby gdzieś tam fajnie spędzić przerwę. No i chcielibyśmy, żeby w przyszłości było tego, nie wiem, czy jeszcze więcej, ale żebyśmy na pewno utrzymywali te inicjatywy i znaleźli na wszystko czas. No tak, a właśnie koło tych właśnie różnych wydarzeń było sporo szumu, sporo się działo i właśnie czy uważacie, że były jednak jakieś niedociągnięcia z waszej strony i czy są jakieś kwestie, nad którymi trzeba będzie trochę popracować, coś może zmienić, coś ulepszyć? Jeśli chodzi o zawody sportowe, to dostaliśmy właśnie taki odzew od zarówno nauczycieli, jak i uczniów, że były pewne problemy z sędziami, nad czym my popracujemy i poprawimy to i na następnych ligach postaramy się, żeby było już lepszy skład sędziów, tak żeby nie było tylu kontrowersji. No i chcielibyśmy też skrócić trochę czas trwania ligi, także teraz na przykład jak mamy jakąś ligę, to ona trwa około 2,5 miesięcy powiedzmy, a chcielibyśmy ją trochę skrócić, żeby tak powiedzmy do miesiąca.
Tak, bo to był problem, że po prostu nie chcemy jakby zmniejszać ilości drużyn czy meczy, tylko po prostu nie chcemy, żeby jakby ligi trwały, nie wiem, 2,5 miesiąca, takim mieliśmy z Hof Basket League, bo po prostu rozwlekło się to w czasie. No ale chcemy, żeby po prostu wszystko się odbywało, ale żeby jednak ten czas był skrócony, bo to też utrudnia bardzo WF-istą organizację zajęć i wspólnie właśnie z gronem właśnie WF-istów taka decyzja, zostaliśmy o to poproszeni, my jak najbardziej się tym zgadzamy, bo to też nam ułatwia jakby organizację tych wydarzeń przez to, że mamy czas na inne rzeczy w innych miesiącach i jest to bardziej poukładane, także jeśli chodzi o te niedociągnięcia, to myślę, że chcemy bardziej się sprężać, żeby tak wszystkiego nie rozwlekać. No, ale na przykład zawody Strongman udało nam się zorganizować w ciągu 2 dni i nie zajęliśmy tym dużo czasu na siłowni, więc jakby to z plusów. To dobrze słyszeć właśnie takie rzeczy. A mówiłeś właśnie wcześniej o nowym patio i też pojawiły się między innymi też właśnie leżaki. I czyj to był pomysł, może tak powiesz? Chyba mój. W sensie leżaki w szkole już były, to chcę zaznaczyć, że my nie kupowaliśmy leżaków. Leżaki na pewno od zeszłego roku w szkole były i były wystawiane, tylko w dużo mniejszej ilości i to tak raczej nieregularnie właśnie na dziedzińcu. No ale my stwierdziliśmy już podczas kampanii, że będzie to coś naprawdę fajnego, żeby w ciepłe dni wystawiać te leżaki i spędzać przerwę. No i teraz już tak naprawdę patio jest samowystarczalne. Już uczniowie sami sprzątają, już, bo na początku my wystawialiśmy cały czas te leżaki, a teraz już stało się to bardziej są wystarczalne, więc jesteśmy z tego naprawdę zadowoleni. A właśnie jeszcze leżaki były wcześniej. Ja przynajmniej pierwszy raz pamiętam, że widziałam leżaki szkolne na Hofczelli. Wtedy były wystawione, więc to mogło nas trochę zainspirować podczas kampanii. Na początku mieliśmy też tutaj pewne problemy, że musieliśmy zmieniać lokalizację leżaków, bo najpierw były bardziej przy budynku mieszkalnym, a potem się przeniosły na środek patio, ale myślę, że wszystko wyszło bardzo fajnie i że to była bardzo dobra inicjatywa. Przestrzeni mamy dużo, więc... Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za rozmowę, a my, drodzy widzowie, wrócimy do was po krótkiej przerwie.
Thank you.
przyszedł czas na wiosnę, a więc na nasz dzień otwarty, czyli Hof Day. Wydarzenie to odbyło się dużym echem na naszych mediach społecznościowych. Uczestniczyło w nim około 4000 osób, które chciały zobaczyć nasze liceum. Dokładnie. Sama miałam przyjemność oprowadzać naszych nowych, młodych kandydatów i powiem szczerze, że atmosfera na tym wydarzeniu była niesamowita. Przyszli kandydaci mieli możliwość zobaczenia sal lekcyjnych oraz tego, jak na żywo prowadzimy nasze transmisje. A właśnie, jeśli jeszcze nie widzieliście tegorocznej transmisji z tego wydarzenia, to teraz będziecie mieli okazję zobaczyć jej skrót. Zapraszamy jednak, żebyście zapoznali się z całością tego wydarzenia. Witamy Was serdecznie na tegorocznym Hof Dayu, czyli dniu otwartym w 9. Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Ja nazywam się Hubert Redak. A ja Marysia Bieniek i dzisiaj będziemy mieli przyjemność poprowadzić dla Was to wydarzenie. A my, czyli Nadia Jerecka i Bruno Krzosek, najlepsza ekipa od reportażu, sprawdzi dla Was, jakie są ich nastroje i jak oceniają naszą szkołę. Zapraszamy. Właśnie, kim Ty dzisiaj jesteś? Ja jestem oprowadzającym tutaj, będę oprowadzał ludzi. Będziesz jeszcze udzielał, nie oprowadzałeś? No będę, chociaż. A, dobra. Na czym polega tak naprawdę festiwal 12 minut i dlaczego 12 minut? No to zacznę od tego, dlaczego 12 minut, bo u nas na festiwalu panuje taka zasada, że wszystkie sztuki teatralne, które są wystawiane u nas na scenie, mają długość właśnie do 12 minut, ponieważ to jest festiwal małych form teatralnych. To są właśnie takie krótkie sztuki robione przez młodzież właśnie w takim ograniczeniu czasowym. Dominiku, czy ja Ci przeszkodzę w robocie? Ci zadam parę pytań. Ale szybko. Ale szybko, dobrze, szybko. Powiedz, jak nastrój? Jak nastrój? Czy dużo osób wchodzi? Czy liczysz tak na oko? Wiesz, jakie są w ogóle liczby? Liczb nie wiem, ale bardzo dużo osób, cieszy nas zainteresowanie i ogarniamy wszystko na bieżąco. I rozumiem, że doskonale spełniasz się w swojej roli. Bardzo Ci podoba. Oczywiście, bardzo się cieszę, że mogę zachęcać ludzi do tego, żeby wybrali dobrą drogę, czyli drogę do Hoffmanowej. Zaczynam się bać. Zaczyna się pan bać, a to pana się zazwyczaj boją. Czy straszy pan trochę tutaj kandydatów, już przygotowuje na to, co się będzie działo? Tak, oczywiście, że przygotowuję. Oczywiście mówię o pokolorowaniu, drwalach, o piątkach i szóstkach też. Ale da się dać, da się dać. Oczywiście, że się da, ale to już zależy od was. A jakie było twoje pierwsze wrażenie, jak weszłaś do tej szkoły, zobaczyłaś? Moje właśnie pierwsze wrażenie było takie w sumie, że myślałam, że na zewnątrz szkoła wygląda tak na taką starą, a jak weszłam, to była taka już wyremontowana, ale sądzę, że jest to bardzo ładna szkoła, nowa, więc... A chciałabyś może kogoś pozdrowić na koniec? Chciałabym pozdrowić Olę i Hanię, moje dwie najlepsze przyjaciółki. Pozdrawiamy Olę i Hanię, dwie najlepsze przyjaciółki Haniny z Raszyna. No prowadzą ludzi, no tutaj te biedne ósmoklasistki i ósmoklasiści chodzą, no trzeba im ich nakierować, co tutaj się dzieje, tutaj ze szkoła. Jak oceniasz kandydatów? Moim zdaniem kandydaci są świetni. Widzę ten błysk w oku, więc mam nadzieję, że rzeczywiście we wrześniu przywitamy tutaj mnóstwo super zaangażowanych ludzi, między innymi takie wydarzenie jak festiwal. Nie ukrywam, że bardzo na to liczę, ale rzeczywiście na razie nie zawodzą. Czym dokładnie zajmuje się praca Hof TV? Praca Hof TV polega głównie na relacjonowaniu, dokumentowaniu życia szkoły, ale też rozwijaniu i rozwijaniu pasji i talentów naszych członków, czyli przez na przykład dajemy szansę naszym członkom tworzyć własne materiały, występować na transmisji, siedzieć za komputerem, za kamerami, także tak. Nasze wydarzenie powoli dobiega już końca. Słuchaj, Marysia, mam na Ciebie i dla naszych widzów pocieszenie. Widzimy się już w przyszłym roku. No dobra, ale na razie oficjalnie zamykamy naszego Hof Daya. Ale zapraszamy Was na nasze media społecznościowe. Na naszą stronę internetową www.hoffmanowa.pl. Na naszego Instagrama, TikToka, Facebooka oraz na kanał Hoffmanowa Television. Na którym koniecznie musicie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Co ja mam poradzić? Widzimy się za rok, kochani, a teraz odjeżdżamy! Pa, pa! Hoffmanowa serduszka. Witamy, to znowu my, lecz tym razem chcielibyśmy Wam przybliżyć nieco inne wydarzenia, którym jest Hofcella. Tak, dokładnie. A na czym ono polega, to myślę, że możecie się domyślać już po samej nazwie. Hubert, czy chciałbyś jednak rozwiać ewentualne wątpliwości do tej nazwy? Właśnie, co to może znaczyć? Oczywiście. Jest to festiwal muzyczny, którego pomysłodawczynią była Hania Grelowska, która jest z nami w naszym studiu. Cześć, Hania. Hejka.
Gdy Hofcello odbyła się po raz pierwszy, wiadomo było, że za rok będzie kolejna edycja. Wszyscy byliśmy niezwykle pozytywnie uśmiechnięci, gdy gala trwała. A wspomnienia z tego wydarzenia, no myślę, że pozostały w głowach hofmaniaków naprawdę na bardzo, bardzo długo. Czy organizacja tegorocznej edycji była trudniejsza niż poprzedniej? Jak myślisz? Myślę, że zdecydowanie. Wbrew pozorom fakt, że pierwsza edycja wydaje się najtrudniejsza, bo jest to zbudowanie wszystkiego od początku, no to ze względu na, no nieskromnie mówiąc, sukces tego wydarzenia, w tym roku trzeba się przygotować na trochę większą skalę jednak. W związku z czym pewne rzeczy trzeba doprecyzować, dopracować. Wiąże się to z naszej strony z dużo większą ilością pracy. Natomiast mam nadzieję, że zobaczycie tego rezultat w niedalekiej przyszłości i że wszystko wydarzy się bez problemów. A twoim zdaniem warto jest przyjść na ten festiwal? Myślę, że zdecydowanie. Myślę, że sam fakt, że ludzie dobrze wspominają to wydarzenie, mówi samo za siebie, natomiast no, zawsze warto. Myślę, że takie wydarzenia bardzo pomagają się socjalizować. Myślę, że wzajemnie poznać nowych ludzi, posłuchać dobrej muzyki, no kto tego nie lubi. A wstęp jest płatny, czy... Jak to wygląda właśnie? Akurat w tym roku udało nam się dogadać to w ten sposób, że wstęp jest wolny, bez żadnych opłat, tylko i wyłącznie za okazaniem dokumentu. Więc no, szykujemy się jednak na trochę większą ilość ludzi niż rok temu, no ale zobaczymy. Dobrze, no to myślę, że z okazji właśnie, że tutaj jesteśmy, to możemy już Was zaprosić właśnie na tegoroczną edycję Hofcelli, która odbędzie się już niedługo, bo 20 czerwca. A teraz pora na nowość, czyli niedawno w naszej szkole powstało nowe wyjątkowe przedsięwzięcie Hofmoon. Odbędzie się on we wrześniu, a o więcej szczegółów zapytała szefową tego wydarzenia nasza reporterka Maria Bieniek. Witam serdecznie. Ze mną jest już uczennica klasy 2A, Gabriela Wiśniewska i organizatorka tegorocznej pierwszej edycji Hofmoona. Witaj, Gabrysiu. Hej. Możesz nam na początku wyjaśnić, co są właściwie moony? Jasne, oczywiście. Przede wszystkim jest to dobra zabawa, ale oprócz tego jest to konferencja, która zazwyczaj trwa 3-4 dni. Hofmoon będzie trwał 3. I podczas tej konferencji uczniowie wcielają się w rolę delegatów. Czyli tak jak na prawdziwym ONZ, dyskutują w komitetach, takich jak World Health Organization, dyskutują na tematy, które w dzisiejszych czasach, w XXI wieku są problemami. I jest to niesamowita okazja, żeby poznać nowych ludzi i żeby naprawdę, naprawdę dowiedzieć się więcej o świecie, o naszym świecie i co się dzieje. A jak zaczęła się twoja przygoda z moonami? Cóż, po raz pierwszy opowiedziała mi o tym droga koleżanka Alicja, a później to już tak jakoś poszło. Po pierwszym moonie był drugi, trzeci i tak dalej. Jesteś organizatorką. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w realizowaniu tak dużego wydarzenia? No przede wszystkim pieniądze, jak to zawsze bywa. Szukanie sponsorów na pewno było wyzwaniem, ale dzięki mojemu wspaniałemu zespołowi udało nam się stawić czoła temu wyzwaniu i udało nam się znaleźć paru. A jaka jest rzecz, która sprawia ci najwięcej satysfakcji w organizowaniu tego wydarzenia? No zdecydowanie jak ludzie robią, co im każe. Ale będąc poważnym, po prostu kocham pracować w zespole, kocham współpracować z innymi ludźmi i to po prostu sprawia mi radość. A jaki jest komitet, w którym debatowanie sprawia ci najwięcej radości? Cóż, ponieważ jestem uczniem biolchemat, no to nie mogę powiedzieć nic innego niż World Health Organization, czyli Organizacja Zdrowia. A jak byś zachęciła innych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu? Jakie są profity, korzyści? No, jeszcze raz dobra zabawa przede wszystkim. Naprawdę, ale oprócz tego można poznać naprawdę świetnych ludzi, stworzyć nowe przyjaźnie, poprawić swój angielski, jest to, że tak powiem, intensywny trening i po prostu spędzić miło weekend. Bardzo ci dziękuję za wywiad, a my teraz oddajemy głos do studia. Teraz chcielibyśmy Wam pokazać materiał wykonany przez naszych zdolnych kolegów i koleżanek z Hofmanowa Television. Przygotowali oni dla Was szybkie strzały oraz pytania dla hofmaniaczek i hofmaniaków. Zapraszamy. Są naprawdę super.
I spodziewałam się, że pod kątem nauki naprawdę będzie ciężej, dużo ciężej, a jest całkiem dobrze. Teraz jestem z Basią z drugiej klasy. Dzień dobry. Basia, jak wspominasz ten ubiegły rok szkolny? Bardzo dobrze wspominam ubiegły rok szkolny. Było ciężko, ale na pewno bardzo dobrze go spędziłam. Czy czujesz z tym, że łacina już się kończy? Czuję się świetnie. Naprawdę jest to informacja, na którą czekałam od 2 lat. I bardzo, bardzo się cieszę, że jest to już za mną i że już nie będę musiała się uczyć tego języka. Angażowałyście się jakoś w życie szkolne? Tak, ja organizowałam spotkanie z prawem Marcina na święcie szkoły i było no naprawdę super. Czyli co tam robiłaś? No generalnie zajmowałam się sprawdzaniem zgód, czy faktycznie osoby były zapisane, też taką generalnie chronologią tego, co było po kolei na spotkaniu i potem, żeby ludzie w kolejce stali po zdjęcia i się nie pozabijali. Jest ze mną teraz Lucja z pierwszej klasy. Cześć! Powiedz mi, jak wspominasz ten rok? Było bardzo przyjemnie, generalnie są tutaj super ludzie i też z nauką moim zdaniem nie jest aż tak trudno, także cieszę się z wyboru szkoły. Wspaniale, czyli drugi raz byś wybrała? Tak. Czy angażowałaś się jakoś w życie pozaszkolne? Tak, ja generalnie jestem tutaj w jednej z kilku sekcji z naszej szkoły, w sekcji logistycznej i my zajmujemy się festiwalem filmowym 9 minut. I właśnie ostatnio dzwoniła mnie przykład do innych szkół, żeby zapytać się o różne pozwolenia i tak dalej dotyczące festiwalu. I też ludzie z sekcji są super, jest to świetny sposób na poznanie właśnie ludzi. Ulubiona sentencja z łaciny. O Boże, ja nie pamiętam już tych sentencji, napisałam 2-letni. Pons Pons asinorum? Tak! Równie z EDB czy roczny z łaciny? Ho, ho, ho! Odstrzało się! 2-letni z łaciny. EDB tylko. EDB. Hof na leśniki czy pełnowartościowy posiłek? Pełnowartościowy posiłek. Hof na leśniki. Hof na leśniki. Hof na leśniki. Na leśniki. 100%. Na leśniki. Biologia czy chemia? Chemia. Biologia. Chemia. Zdecydowanie. Chemia. Biologia. Biologia. Tak. Rośliny okryto-nasienne czy nagonasienne? Trudne pytanie. Okryto. Z telewizji. Nie, nic. Nie wiem. Okryto? Żadne. Nago? Jakie plany na wakacje? Wyjazd do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży. Wow. No jakieś tam wyjazdy rodzinne i trochę posiedzę w domu. Plany na wakacje. Mam dużo, ale też jeszcze mam mnóstwo niewiadomych. Hiszpański czy jakakolwiek inna lekcja? Deutsch forever. Deutsch. Hof na leśniki czy pełnowartościowy posiłek? Pełnowartościowy posiłek. Pełnowartościowy posiłek. Niedobre. My jesteśmy w healthy girl era, jakby... That girl? Siebie. No tak, trzeba dbać o siebie. Tak. Drogie hofmaniaczki i drodzy hofmaniacy, chcielibyśmy Wam podziękować za ten rok, bo bez Waszych inicjatyw nie byłoby tych wszystkich transmisji i reportaży. Pragniemy również złożyć podziękowania całemu naszemu zespołowi Hofmanowa Television, bez którego nie powstałby już żaden ten materiał. Ale przede wszystkim chcielibyśmy podziękować szczególnie naszym szefom, Norbertowi za każde dobre słowo i za realizowanie wszystkich naszych transmisji. Marysie za wydawanie nam dokładnych i precyzyjnych poleceń w roli wydawcy każdego naszego wydarzenia. Oraz Matyldzie za przepiękne oprawy graficzne, które zawsze były nieodłączną częścią naszej transmisji. Razem tworzyli niesamowite trio, za co każdemu z nich należą się naprawdę ogromne gratulacje. No ale nie możemy zapomnieć o panie profesorze Szczodrym, który był dla nas niezwykłą otuchą. Mu również dziękujemy. A wam, drogie hofmaniaczki i drodzy hofmaniacy, życzymy udanych, wesołych, bezpiecznych wakacji. Mamy nadzieję, że po długiej przerwie przyjdziecie do szkoły z nową energią i razem z nami stworzycie kolejny wspaniały rok w 9. Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Do zobaczenia we wrześniu!